Dobry wieczór, proszę Państwa. Witam serdecznie. Na pierwszym piętrze oraz w telewizji Foxa 11 witam gości, którzy są na pierwszym piętrze. Witam widzów telewizji Foxa 11. Dzisiaj pierwsza debata z cyklu Europa wczoraj i dziś, organizowany przez Foxa 11, Centrum Jana Pawła II oraz przez Fundację Konrada Adenauera. Dzisiaj dyskusja o podmiotowości, o jedności oraz o formie. Wydaje się najważniejszych, najbardziej fundamentalnych pojęciach w ogóle dla wspólnoty politycznej, czy w ogóle dla polityczności aktualnych, nie tylko w ramach rozważań metapolitycznych, ale wydaje się, że dzisiaj bardzo, bardzo aktualnych. Debatować będą pani profesor Jadwiga Staniszkis oraz pan profesor Marek Cichocki. Może zacznę od, ponieważ te pojęcia wydają się bardzo oczywiste, ale myślę, że w kontekście takim metapolitycznym one są bardzo trudno uchwytne dla naszych widzów, dla naszych gości. Panie profesor, w jaki sposób moglibyśmy zdefiniować formę i może spróbujmy to w połączeniu z pojęciem jedności, czyli z pewnej tożsamości, której się rodzi jednak w forma? No, ja bym tutaj zaczęła od razu od modyfikacji tych pojęć wyjściowych, bo ja bym nie mówiła o podmiotowości, tylko o właściwym istnieniu, w cudzysłowie, i nie o jedności, tylko o kompletności. I różne koncepcje formy, to jest jeden jak gdyby z tych wymiarów różnicujących rozumienie w ramach tych pojęć i różnicujące Europę do dzisiaj, jest związany właśnie bardziej z rozumieniem związku, po pierwsze między stopniem autonomii formy przede wszystkim i związku między, powiedzmy, esencją a formą, od tego tak quasi-platońskiego, arystotelesowskiego, że to jest jak gdyby aktualizacja materii do rozwiązań, które już autonomizują. I ja bym tutaj, jeżeli można, przedstawiła bardzo króciutko takie dwie fazy. Najpierw coś, co można nazwać prehistorią formy, już pozostawiającą swój ślad w dzisiejszym intelektualnym, jak gdyby, wymiarze Europy. To, o czym pisałam w książeczce Zawładność, czyli z jednej strony forma jako taka wyłaniająca się w toku nieteoretyzowanej praktyki i związana z tym dyktatem formy, czyli powiedzmy Dioklecjan czy Konstantyn, który autonomizuje nas, powiedzmy Sobór Nicejski, który autonomizuje formę, żeby rozwiązać w ten sposób problem, zagrożenie dla legitymizacji władzy Konstantyna ze względu na zbyt duże zbliżenie się z Kościołem, a z drugiej strony forma traktowana jako instrument przekształcania, to co u tego Ataulfa w V wieku mówiącego, że zdobywającego Rzym, mówiącego: zachowam tą formę, tę instytucję, bo to przekształca mój rozkaz w prawo, czyli świadomość, że to jest kanał komunikacji, który coś zmienia. Potem forma jako zadanie, odtworzyć pewną formę, czy idea formy. I to jest ta prehistoria, ale w tej chwili bardziej, ponieważ jeszcze o tym nie pisałam i dopiero się tego uczę, uważam za bardziej interesujące wyłanianie się problemu formy z różnych strategii zamykania tej ponominalistycznej luki między światem, powiedzmy, wydarzeń materialnych, a powiedzmy światem idei. I myślę, że do dzisiaj istniejące różnice właśnie wtedy, właśnie powiedzmy ten XVI wiek do XVII to wyłonił, począwszy od, jeżeli mogę, Lutra, który moim zdaniem, według mojej rekonstrukcji, żeby zamknąć tą lukę, przyjął, szczególnie w tym tekście o wolności chrześcijańskiej, że zdarzenie staje się właściwie dopiero po tym, jak uruchamia ruch myśli. Czyli to kompletność tego zdarzenia. Powiedzmy Calvin inaczej, który starał się to nie tyle zamykać, tylko uznać odrębność i szukać porządku i zająć się formą sztucznego obszaru, instytucji. Prawda? I jak gdyby taki pre-racjonalizm z tego wynikający. Zupełnie inne
powiedzmy rozwiązanie w Anglii, rozpoczęte jeszcze w XIII wieku przez franciszkanów angielskich, uznających jak gdyby formę form, to znaczy odmienną logikę w sferze działań i w sferze tej materialnej, w sferze idei i szukający spotkania różnych logik. To, co chyba Richard Middleton pisał, że właśnie spotkanie różnych logik. To jest ta forma tej sytuacji. I myślę, że jeżeli potem szuka się dalszych strategii w ramach tych napięć, na przykład Locke, który równocześnie pozostawiał tą taką niedookreśloną sytuację, zamykając ją tą kliszą wolności, ograniczanej użytecznością, powiedzmy empiryzmem i użytecznością. I wydaje mi się, że do dzisiaj te odmienności w ujęciu formy, już nie mówiąc o tych społeczeństwach, które nigdy tego napięcia ponominalistycznego nie przeżyły i nie miały tej potrzeby, tego ruchu myśli, do dzisiaj te odmienności istnieją i kształtują i praktykę władzy, i w toku sekularyzacji filozofie polityczne, bo o tym może będziemy mówili później, ale z tego wynikają do dzisiaj odmienności filozofii politycznych, do Karla Schmitta włącznie. Ten ruch myśli, władza dopiero kiedy ma ten ruch myśli pokazujący coś więcej, prawda? Panie profesor, ale zanim jeszcze do Schmitta i do tego, co było po przełomie nominalistycznym, chciałbym jednak wrócić jednak do samego początku formy. Jeśli pani pozwoli, trochę... Chyba nam się trochę scenariusz rozpada. Ale no... Ale żyjemy. Żyjemy. Chciałbym trochę polemiczne pytanie zadać panu profesorowi Cichockiemu do tego, co pani profesor mówiła. Czy jednak forma nie jest u swojego źródła próbą, zanim następuje proces autonomizacji, próbą obiektywizacji siebie w jakiejś przestrzeni, w jakimś spotkaniu, w jakiejś relacji, w jakimś miejscu? Właśnie, czy forma nie jest najpierw próbą obiektywizacji? Jeśli tak, co to oznacza tak naprawdę? Może ja bym zaczął od takiej uwagi, że dla mnie problem formy jest kluczowy przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że nie da się zrozumieć źródła. Tu bym się zgadzał w kwestii owej prehistorii. Źródła rzeczywistości europejskiej, ale także źródła dla tego, co można było nazwać polskim sposobem istnienia, czy polskim sposobem bycia, dlatego że historycznie rzecz biorąc Europa jako rzeczywistość, która trwa do dzisiaj i również polskość jako pewien sposób, konkretny sposób bycia mają swoje źródło właśnie z konfliktu, zetknięcia się z formą. Czy bycia poza jak gdyby tym ruchem idei nawet, jako pewien martwy punkt, ja bym powiedział. To w dalszej kolejności. Źródłowo wydaje mi się, że polskość jako pewien sposób bycia wyrasta z wielkiego historycznego wydarzenia, oczywiście z pewnym opóźnieniem, ale wydarzenia, które konstytuuje także rzeczywistość europejską, jakim było zderzenie się z formą rzymską, zderzenia północy z południem i w związku z tym to, co jest źródłowe dla rzeczywistości europejskiej, to jest linia przebiegająca w poprzek kontynentu europejskiego. Gdzieś to się pokrywa geograficznie z linią Renu i Dunaju i jest bardzo ciekawe, że dzisiaj niejako kryzys w Unii Europejskiej odtworzył znowu ten podział, jakby pokazał go na nowo, że on w dalszym ciągu jest miarodajny, istotny
dla rzeczywistości europejskiej. Drugi aspekt, który mnie tutaj interesuje, to jest problem, jak polski sposób bycia odnosi się do formy i do formy rzymskiej. Powiedziawszy na początku, iż jestem przekonany, iż polskość wyrasta z tego zderzenia z rzymską formą i to tutaj myślę, że moment przyjęcia chrześcijaństwa jest tym momentem wejścia w formę i decyzji, która za tym wejściem w rzymską formę się kryje, decydujące właśnie dla zrozumienia początków polskiego sposobu bycia, ale ten stosunek do rzymskiej formy w przypadku polskim jest problematyczny. On nigdy nie jest jednoznaczny, on nigdy nie jest do końca określony i on ale stanowi nigdy nie też był, pewien... czy nie, byłby, nie jest obecny. Więc my się zmagamy, znaczy to jest trochę tak, to jest od momentu, można od punktu, w którym całkowicie zaprzeczamy tej rzymskiej formie, czy ją odrzucamy na rzecz jakiejś formy lokalności i to widzimy w polskiej historii od samego początku, począwszy, nie wiem, od sprzeciwu wobec reformy gregoriańskiej, nie wiem, jeszcze w XII wieku, poprzez próby konstytuowania polskiego kościoła narodowego, nie wiem, chociażby jeszcze w czasach zygmuntowskich, po jakieś koncepcje uwolnienia się od rzymskiej formy i zastąpienia ją jakąś inną koncepcją własnej formy polskiej niedojrzałości, jak w przypadku na przykład chociażby Gombrowicza, czy dzisiaj Rymkiewicza, poprzez odrzucenie tej rzymskiej formy też przez jakąś taką lokalną, brutalną, biologiczną żywotność, która w polskich realiach bardzo często występuje przeciwko tej formie, ale z drugiej strony, to jest druga przeciwna strona tego problemu, jest w polskości to przekonanie, że bez rzymskiej formy Polska nie istnieje. No, chociażby w legendzie Krasińskiego, gdzie jest ta wielka wizja ostatnich Polaków, którzy giną. Więc po pierwsze źródło historyczne dla zrozumienia rzeczywistości europejskiej i polskiego sposobu bycia. Po drugie problem polski jest moim zdaniem ściśle związany z formą rzymską i to oscylowanie pomiędzy odrzuceniem, zaprzeczeniem poprzez jej całkowite afirmację, utożsamienie się z nią nawet po jej sam koniec i upadek. I wreszcie trzeci aspekt, który chciałbym tylko nadmienić, to jest zrozumienie obecnego problemu Europy. Wydaje mi się, że Europa bez rzymskiej formy przestaje istnieć jako podmiot, jako jedność, przestaje się widzieć sama. To mogę spróbować później wyjaśnić, dlaczego kwestia widzenia samego siebie obiektywizacji, żeby jednak spróbować definiować formę. Jest ściśle związana z tą zdolnością do odnoszenia się do formy w kulturze europejskiej. I że dzisiejszy kryzys Europy, także na przykład ten w odniesieniu do Rosji czy Putina, tego co się dzieje dzisiaj na przykład między Rosją i Ukrainą, ta niezdolność do zdefiniowania na przykład Putina jako wroga, jako tego, który wyzywa nas egzystencjalnie, etycznie, ale również poznawczo, bierze się moim zdaniem z dekonstrukcji i zaniechania tych trzech pojęć, o których mówimy. Jedności, podmiotowości i formy. Ja bym się tutaj nie do końca zgodziła, bo myślę, że zacznę od tego szczególnego istnienia Polski w kwestii formy. Nie wiem, czy widzieliście ten ostatni numer Presji, gdzie jest taka seria artykułów, między innymi bardzo interesujący, zestawiający Gombrowicza z kardynałem Wyszyńskim, że właśnie pokazujący podobne, ja bym powiedziała realistyczne
rozumienie formy. To znaczy w obu wypadkach, no w wypadku kardynała Wyszyńskiego oczywiście związane z jego religijnością, tomizmem, właśnie tym partycypacją bytów, rozumieniem wszystkiego w kategoriach relacji bytów i tam się uzasadnia, że podobnie to rozumiał Gombrowicz, to powiedzmy te pułapki wbudowywania się w określony sposób powiedzmy uporządkowania bytów. I oczywiście w wypadku Polski, no ten realizm jest dominujący, bo wolność nie jest rozumiana w sposób rzymski, czy w sposób nawet, można powiedzieć, poreformacyjny, gdzie wolność właściwie pojawia się, są dwa rodzaje wolności, jak to zrozumiałam, wtedy, kiedy wydobywa się z siebie to właściwe istnienie i w pewnym sensie wchodzi się w inny sposób funkcjonowania, niż kiedy jest się na zewnątrz. W wypadku Polski wolność jest częścią statusu społecznego, a nie pewną sytuacją w sferze prawa, tylko zobowiązaniem moralnym wynikającym ze statusu. Podobnie reprezentacja, to nie jest reprezentacja jakiegoś bytu przez rozwiązania formalne, tylko jest jeden byt reprezentuje inny i to jest ciągle funkcjonowanie i to jest, mówi tutaj pan o Putinie, no to jest inne rozumienie władzy. Władza taka zero-jedynkowa, że po prostu zabiera się coś jednemu podmiotowi i się po prostu ma większą nad nim władzę. Nie ma tutaj tego momentu. Przecież pierwszy zarzut polityków zachodnich to zdziwienie, że to jest nieracjonalne, bo dla nich racjonalność, tak jak rozumiem, to jest odtworzenie ograniczeń formalnych, które są oczywiście konwencją, ale wygodną dla wszystkich i znalezienie optymalnego rozwiązania w tych ramach. To jest zarzut Angeli Merkel, że Putin złamał prawo międzynarodowe. Nie, ale i to jest dla nich zarzut. Właśnie, że złamał. Ciekawsze jest, że zachował się nieracjonalnie, bo po prostu nie traktował władzy jako władzy nad sobą i władzy nad sytuacją, tak żeby zoptymalizować swoją strategię w ramach pewnych ograniczeń, ewentualnie je renegocjować, tylko potraktował władzę w kategoriach właśnie realistycznych. Władza jednego bytu nad drugim. I to jest oczywiście, dlaczego, to jest właśnie problem, że trudno potraktować jako wroga kogoś, kto jest w innej przestrzeni. W innej przestrzeni i w jakimś sensie jest działa na swoją własną szkodę, w sposób ewidentny z tej perspektywy właśnie rzymskiej, czy powiedzmy tej perspektywy, którą no, wydaje mi się, że w Europie najpełniej kontynuował jednak kalwinizm, który studiował jednak Kalwin, te instytucje rzymskie i szukał racjonalności w świecie sztucznym, w świecie założeń, podkreślając, że nie da się tego spotkania tej wielowymiarowej, naturalnej ontologii jakoś uporządkować. I myślę, że nasz problem to jest oczywiście zetknięcie się z tymi napięciami, ale płytko. Po pierwsze w planie politycznym, tak jak rozumiano nominalizm, przede wszystkim jako reformę Kościoła. A po drugie próba takiego wskoczenia w ten dyskurs w sposób, w którym utożsamia się siebie jako byt z pewną ideą, no powiedzmy cały mesjanizm, który wyrósł z tej wizji, powiedzmy, wolności jako przymiotu społeczeństwa politycznego, bez w ogóle dostrzegania formy państwa. I to jest coś bardzo odmiennego. Moim zdaniem pozostanie w tej perspektywie realistycznej utrwaliło antropologię, która jest bardzo dużym zasobem. To naturalność godności, naturalność sprawiedliwości przez partycypację, powiedzmy, jednostki w absolucie, ale absolutnie postawiło nie tylko poza rozumieniem władzy jako dyktatu formy, to co próbowałam opisywać w tej książce Zawładnąć, nierozumienie w ogóle możliwości manipulowania formą, nieumiejętności bronienia swoich interesów, ale ustawiło nas niebezpiecznie blisko tej perspektywy, którą, nie mówię o Putinie, ale powiedzmy reprezentuje Rosja, a z drugiej strony, i tutaj przed tym wykładem opowiadałam o projekcie, który próbujemy podjąć razem z profesorem Marciniakiem, mianowicie
takie odbijanie się Rosji w kulturze politycznej Niemiec, w takim jak gdyby krzywym zwierciadle, przez falę reformacji, które przeniosły ten prymat całości czy kompletności nad uzurpacją indywidualną, przeniosły tą, powiedzmy, relatywizowanie ontologiczne, że czyn nie jest oceniany przez sam siebie, tylko z jakiej perspektywy, ale nie przeniosły tego idealizmu luterańskiego, że coś jest zdarzeniem dopiero przez ruch myśli, jaki wywołuje, tylko pozostał gnostycyzm i platonizm. I to stworzyło zupełnie odmienną sytuację, ale stworzyło też wrażliwość na filozofie polityczne niemieckie, które wynikają z reformacji. Tylko pani profesor, czy właśnie nie jest tak, że pani profesor trochę nakłada jednak, może tak, potem oddam głos panu profesorowi, nakłada trochę jednak reformację, która jest jednak, szczególnie w tym elemencie niemieckim, głębokim afektem antyrzymskim. I to na poziomie, epistemologicznym, ontologicznym, etycznym. Jest to głęboki afekt, na każdym możliwym poziomie to jest afekt antyrzymski. A potem, szczególnie przy reprezentacji, jednak nakłada się idealizm niemiecki, który wytworzył bardzo szczególne rozumienie na przykład reprezentacji, formy prawa, czym w ogóle są obowiązki prawne, czy także jest rozumienie wolności, co niekoniecznie jest rzeczywistym oddaniem tej rzymskiej formy. Ale właśnie ta nieciągłość stawia problem formy, że jest ta prehistoria, którą można rozpatrywać jeszcze z perspektywy Rzymu, czy tej praktyki, czy odpowiedzi północy na Rzym, a później pojawia się moim zdaniem ta luka ponominalistyczna, która jest nowym doświadczeniem i strategię zamykania, i tutaj pojawia się reformacja. I oczywiście to już jest zupełnie inny reflektor na tylko, na panie profesorze, właśnie, czy ta luka nie... Luka nie jest początkiem, nie jest początkiem problemu, ta luka nominalistyczna, problem Polski z formą, znaczy, w ogóle, pewno, i z Rzymem. Na pewno tak, ale też trzeba dostrzegać pewną ciągłość, to znaczy rzymska forma to nie jest tylko romanitazm, to jest również chrześcijaństwo, a później papiestwo. I w tym sensie oczywiście to, o czym mówił pan Krawczyk w przypadku niemieckim i reformacji, jest afektem i próbą zerwania tej ciągłości, zastąpienia tego czymś innym. I wydaje mi się, że to też zasadniczo różni niemieckie doświadczenie od polskiego. W Polsce nigdy nie mieliśmy do czynienia, może z wyjątkiem tego okresu zygmuntowskiego, z próbą rzeczywiście zastąpienia rzymskiej formy swoją własną. Natomiast istnieją bardzo silne pokłady, które ja nazwałem tą biologiczną żywotnością, która tutaj wybija co pewien czas, czy takim właśnie społecznym rozumieniem wolności, tak? Czy taką wolnością, która ma polegać na wyjściu z tej formy, czy właściwie też taką wolnością, która się bardzo często w polskiej kulturze politycznej do dzisiaj przejawia na przykład lekceważeniem formy, czy takim przekonaniem, że to są jakieś, no mówiąc kolokwialnie, bzdety, które tylko zajmują nam czas i w ogóle nie należy tym się w ogóle kłopotać, bo to i tak nie ma najmniejszego sensu. Trzeba robić to, co się uważa w danej chwili, że należy, należy właśnie robić. Ale w Polsce nigdy nie było próby podważenia formy rzymskiej i zastąpienia jej czymś innym. I to mnie odnosi do przykładu, który pani profesor poruszyła w odniesieniu do Gombrowicza i do Wyszyńskiego. Znaczy za presjami, tylko ciekawy artykuł, to nie jest mój. Znaczy, sama koncepcja jest ciekawa, dlatego że Gombrowicz, dlaczego tak wielki jest, nie dlatego, że pisarzem był, tylko dlatego, że próbował skonceptualizować własne pojęcie formy, które by abstrahowało, czy nawet byłoby przeciwne
przeciwne formie. Tu Wyszyński jest Rzymem. W tym sensie oczywiście pomysł, żeby połączyć Wyszyńskiego i Gombrowicza, nie jest do końca niedorzeczny. Jest, w tym realizmie, jest, bo obaj mówią o pewnych bytach fizycznych. Bo nie ma tutaj i tego obaj rozumieją, że te byty fizyczne nie ukonstytuują się bez formy. Różnica polega tylko na tym, że Gombrowicz chciał stworzyć własną polską formę, która by uwalniała, tak, nowego Polaka. On tam posługuje się takim czy przezwyciężyć Polaka w Polaku, tak, żeby ustanowić nowego Polaka, czy ustanowić nową polską formę, która abstrahowałaby od, czy uwalniała nas od tej formy rzymskiej. Oczywiście tutaj między Gombrowiczem a Wyszyńskim istnieje ogromna przepaść. Branie ich razem jest z tego punktu widzenia z kolei kompletnym nieporozumieniem. Pan przeczyta depresję, to nie jest moje porównanie. Wyszyński jest jednak... Jest rzymski, tak? Gombrowicz jest antyrzymski. I teraz co jest ciekawe? Ciekawe jest to, że kiedy on poszukuje formy dla Polski, która nie byłaby rzymska, no to odwołuje się właśnie do tych żywotnych sił, tak? Do tych żywotnych, do tej dziecinności, do niedojrzałości, w której dostrzega ową siłę. Tutaj z kolei widzę bardzo silne związki między tym, co dzisiaj pisze Rymkiewicz, a właśnie Gombrowiczem. Rymkiewicz tak naprawdę jest też antyrzymski, to jest też wielkie nieporozumienie, że Rymkiewicz jest tak silnie przyswajany na przykład przez polską katolicką prawicę, dlatego że w myśli czy w koncepcji Polski Rymkiewicza nie ma nic z katolicyzmu i nie ma nic z rzymskości. On chce zbudować nową polską formę na woli, na akcie, na decyzji, tak? On jest bardzo niczański, on jest też... Przepraszam, panie profesorze, tu jest Zaborowski, żeby to zobrazować, żeby to trochę zobrazować, jest właśnie z tej jednej strony jest Zborowski, którego on stawia jako ten przykład, znaczy, że to jest ta właściwa... Czarnym charakterem jest Zamoyski. A jest Zamoyski, który jest Rzymem. Który jest reprezentantem rzymskiej formy w Polsce. To jest człowiek, który sam osobiście, jak opisuje to pięknie historyk Wacław Sobieski, sam własnoręcznie zbijał z desek pułki, na których umieszczał akta z archiwum królewskiego. Bo jak przyjechał z Włoch i dostał zlecenie od króla, żeby uporządkować archiwum królewskie, to zobaczył na Wawelu po prostu taki zatęchły loszek, w którym leżała kupa gnijących dokumentów, którymi interesowały się tylko i wyłącznie myszy. To jest człowiek, który próbował narzucić pewną formę rzymską. To zresztą też widać w jego założeniu wielkim architektonicznym, ale nie tylko architektonicznym, którym do dzisiaj pozostaje przez Zamość, tak? I zapłacił za to w polskich realiach swoją cenę. Bo zarzucono mu co? Tak, zarzucono mu skłonność do tyranii. Bohaterem dla Rymkiewicza jest Zborowski, człowiek, który jest zdolny do czystego, gwałtownego czynu, który ma konstytuować nową rzeczywistość. Ja się nie zgadzam ani z Rymkiewiczem, ani z Gombrowiczem w tym sensie, że ja uważam, że czysty czyn, czy czysta wola nie konstytuuje nic. Czysta wola, czysty czyn jest tylko i wyłącznie przejawem ślepej, barbarzyńskiej siły. I nie jest przejawem polskiej tożsamości. Ukonstytuować się można tylko poprzez formę. Forma jest konieczna do tego, żeby się ukonstytuować jako byt, czyli w sensie ontologicznym forma jest potrzebna dla woli, czy dla tożsamości, dla podmiotu. Forma jest konieczna z perspektywy epistemologicznej, bo można siebie zobaczyć tylko i wyłącznie poprzez formę, a zobaczyć siebie oznacza również zobaczyć innych, czyli zobaczyć tych, którzy są nam podobni, ale również zobaczyć tych, którzy są
inni od nas, albo którzy są wręcz przeciwni w stosunku do nas. I forma jest konieczna, moim zdaniem, zresztą widać świetnie u Augustyna, świętego Augustyna w jego wyznaniach. Forma jest niezbędna jako czynnik nadający etyczność, etyczny sens naszym działaniom. Bo wybór formy jest w istocie wyborem etycznego dobra. No tak, ale wracamy do tej, no, do tych odmiennych rozumień formy. A bo tak, jednak, oczywiście. Bo jednak jeżeli no, odejdziemy od tego realistycznego rozumienia, które zawsze się no, kończy takim dosłownym, no właśnie braniem na siebie obowiązku przechowania, mógł to powierzyć komuś, kto szybciej by te półki zbił, albo w wypadku Gombrowicza, czy niedawno wróciłam do jego dzienników, oczywiście teraz to się czyta inaczej, który wolne, krótkie urlopy w tej Ameryce Łacińskiej spędzał jeżdżąc do małych miasteczek, pierwsze kroki kierował do burmistrza. Czy jest tu jakiś pisarz? I potem dopadający tego pisarza i tłumaczący mu w kawiarni, że on jest pisarzem z Europy, tamten oczywiście no, niezainteresowany, no albo Kronos, no, który jest już żałosnym przykładem klęski takiego status, rozumienia formy wyłącznie w kategoriach statusowych kiedy równocześnie wypadło się z tego świata, powiedzmy, relacji, które te statusy kształtowały. Więc znacznie bardziej interesujące jest jednak no, jest ta złożoność, powiedzmy, właśnie ten, powiedzmy, można powiedzieć, kolektywny augustianizm w luteranizmie, w tym sensie, że odrzuca się tą indywidualną zdolność stworzenia swojej formy i swojej wolności, tylko poprzez kompletność oznaczającą utożsamienie z całością i to właściwie właściwe istnienie, ale równocześnie gdzieś tam jest no ten, ta władza uruchamianego przez jednostkę ruchu myśli, że ona tworzy jak gdyby, no już nie chcę tutaj wchodzić w doktrynę predestynacji, ale ona jest uruchomiana jednak przez jednostkę. Także jest to wolność i determinizm i cały czas to jest gra rozgrywająca się w świecie myśli. I dopiero wtedy pojawia się, wydobywa się z siebie ten sposób istnienia i tą formę się tworzy. Ale ona jest możliwa tylko wtedy, kiedy znajdziemy znacznie, w sobie siłę to wymaga zobiektywizowania właśnie swojej tożsamości. Tak? No tak, ale to wymaga uznania autonomii formy i traci się tą naturalność i niewinność właśnie realizmu tomistycznego, tej naturalnej godności z partycypacji no w absolucie traktowanym jako inny byt, prawda, i z tej naturalności tego. A to już także, Państwo widzą, że mówimy także tutaj, o bardzo nie, także tutaj mamy, nie, tu myślę, że tutaj jednak ta tradycja jest najsilniejsza i widać, że się zawsze, powiedzmy, to jest wybór, coś się traci. Przy wyborze perspektywy, z której tą formę się, czy własne istnienie się tworzy, czy realistyczny, czy wprowadza się ten ruch myśli, który dopiero wydobywa, tak jak u świętego Augustyna, powiedzmy, tego wewnętrznego człowieka, czy już nie mówi się o człowieku, tylko o właściwym istnieniu w kategoriach, powiedzmy, całości, kompletności. Tylko, że pani profesor, u Augustyna to się jednak łączy. Ale u Augustyna jednak, znaczy ten wewnętrzny człowiek, ten pierwszy wybór u Augustyna jest wyborem etycznym, ale jest on uno acto. Jest ruchem myśli, nie jest wyborem jest etycznym. Jest uno acto, ten pierwszy wybór, ponieważ jest także wyborem formy, jest właśnie jest albo, i tu przepraszam, ponieważ jednak mamy, i tu chciałbym właśnie przejść do Niemiec, ponieważ właśnie wybór formy, rodzaj formy jest wyborem etycznym, tym najbardziej fundamentalnym wyborem. Jakiego wyboru Niemcy dokonali co do swojej formy? Znaczy, to pytanie rozszerzył i powiedział tak, że po pierwsze, no bo nie da się odpowiedzieć na pytanie o wybór, niemiecki wybór formy bez kontekstu europejskiego. Problem, jaki ja dostrzegam dzisiaj, jest taki, że Europa po pierwsze odrzuciła pojęcie jedności i
odrzuciła z różnych powodów. Ja nie chcę, nie chcę twierdzić, że nie było historycznych przyczyn, dla których można było uznać, że jest to pojęcie niebezpieczne albo wynikające jakiejś głębszej dekonstrukcji. Wydaje mi się, że gdzieś za sprawą I i II wojny światowej uznano w Europie powojennej pojęcie jedności za zbyt mocne, ale za tym też poszły jakby dekonstrukcja takich pojęć jak tożsamość, tak? Które jednak z punktu widzenia języka politycznego są fundamentalne. Znaczy, nie da się konstruować, nie da się działać politycznie, nie da się myśleć politycznie bez poważnego zaakceptowania takich pojęć jak tożsamość czy jedność. Po drugie, zrezygnowano z podmiotowości, ponieważ współczesna Europa nie chce się zobiektywizować. Nie chce się zobiektywizować jako byt. Oczywiście, że podjęto pewną próbę, o którym pani profesor pisała, za sprawą traktatu konstytucyjnego, ale wydaje mi się, że cała historia związana z traktatem konstytucyjnym też pokazała, jak kruche jest w istocie ta wola czy ta potrzeba upodmiotowienia się w przypadku Europy. Jak niewiele trzeba, żeby tą porcelanową konstrukcję rozbić. I wreszcie wydaje mi się, że współczesny kryzys w Europie polega też na tym, że zakwestionowano pojęcie formy w tym sensie, że uczyniono ją tylko i wyłącznie pewnym pozytywistycznym parawanem. Odebrano jej jakiekolwiek etyczne znaczenie i też ponieważ zakwestionowano pojęcie tożsamości, oderwano związek między formą a tożsamością. Forma stała się czystym prawnym parawanem. Zresztą to widzimy dzisiaj. Tak? Ile jest warte? Tak? Ile jest warta ta prawna forma, jaką skonstruowano w Europie? I teraz przechodząc do Niemiec, to wydaje mi się, że to jest być może jedyny w tej chwili przypadek, gdzie zarówno podmiotowość, jak i formę traktuje się bardzo poważnie, gdzie toczy się rzeczywiście zasadniczy spór wokół tych kategorii. Zresztą widać to bardzo dokładnie na przykładzie chociażby niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie widać, że Niemcy być może są tym miejscem w Europie, gdzie próbuje się na poważnie jeszcze w dalszym ciągu ścierać wokół tych pojęć. Tylko że to wynika oczywiście z bardzo specyficznej historii niemieckiej. Poważne traktowanie formy w przypadku Niemiec wynika właśnie z próby, jaką była między innymi reformacja, ustanowienia własnej formy. Czy to, co pani w swojej książce moim zdaniem bardzo trafnie opisuje jako rozumienie, niemieckie rozumienie formy jako zadania, tak? Jakby tak, idealizowanie zadania. Tego jako pewnego idealnego, absolutnego celu. Oczywiście kłopot z tym w przypadku niemieckim polega na tym, że rzeczywistość zawsze okazuje się zbyt skomplikowana. To jest to, co później w tym nie ma Tomasz, dnia, to, co Tomasz Mann, to, co Tomasz Mann wytknie Niemcom, tak? Tą zdolność do budowania kultury, a kompletną nieumiejętność robienia polityki, dlatego że praktyczny wymiar polityki nie może się sprowadzać tylko i wyłącznie do konstruowania idealnych typów formy, ale to jest również zdolność zdolność negocjowania między pewnymi formalnymi wyobrażeniami, a skomplikowaną strukturą rzeczywistości. Nietzsche nazwał to, że Niemcy są narodem dnia wczorajszego i dnia jutrzejszego, a nigdy nie mają aktualności, ale pani profesor... Ja chciałam na to spojrzeć trochę inaczej, bo myślę, że to, co jest w tej chwili takie, no, w jakimś sensie bolesne, to jest jednak rosnąca, coraz wyraźniejsza luka między Europą w tej całej złożoności, a właśnie tym przeciąganiem liny
i narzucaniem znacznie bardziej prostackich form. I w tym sensie, no oczywiście tutaj trudno o tym mówić, bo pan to negocjował, a ja uważam to, że to jest no, najciekawsze dokonanie w sferze poszukiwania metody regulacji, myślę o tym traktacie konstytucyjnym określanym jako lizboński, uznanie dwóch rzeczy. Po pierwsze, że mamy do czynienia ze złożonością, właśnie wynikającą z różnych tradycji, przede wszystkim doświadczania formy, a nie systemem. I po drugie, że nieuchronna jest arbitralność władzy. Właśnie to jest takie pokantowskie, ewidentne. I po trzecie, tak jak architekci jeszcze wspólnego rynku w sposób no beznadziejny, jak się okazuje dzisiaj, uznali, że uniknie się konfliktu, kiedy rozdzieli się, zrezygnuje się, każdy zrezygnuje z własnych przewag i wygaszono energię, to w wypadku tego traktatu konstytucyjnego uznano, że jeżeli uzna się, że tożsamość Europy jest przestrzeń równoległych, równoprawnych systemów wartości, różnie porządkowanych i że to, co ja opisywałam, każdy kraj będzie miał narzędzie, żeby budować indywidualną kombinację w tym polu i że warunki brzegowe będą jakoś jasno określone, ale też renegocjowane i powstanie drugi ośrodek władzy, Trybunał Sprawiedliwości, który będzie tutaj dodatkowo umożliwiał tą renegocjację i będzie się premiowało aktywność w tym kierunku jako też normę, którą się chce pielęgnować. I to stworzyło, ten synkretyzm w sferze norm miał wyeliminować absolutyzowanie czegokolwiek, tylko właśnie na rzecz optymalizowania w tym polu. Ale to stworzyło właściwie, nie ma możliwości zatrzymania tego procesu normotwórczego. Każde środowisko dostatecznie aktywne może dokładać swój system i to po prostu na to nakłada się taka praktyczność, która dodatkowo to niszczy. I wydaje mi się, że to mimo, że jest odpowiedzią na realne dylematy opisywane przez filozofów i całą tą złożoność Europy, stworzyło model, który nie działa i wtedy wraca się do, i po drugie, który ukrywa wewnętrzne konflikty w sposób zamierzony w tej formule. Każdy tworzy własną jak gdyby sytuację normatywną i konflikty nie są widoczne, co było też pewno jednym z zamiarów. I to one wszystko, wróciły dzisiaj. One prawda? Wróciły no, i nie ma umiejętności, nie ma instytucji, nie tylko radzenia sobie z kryzysem, to co mają Stany Zjednoczone, mają podwójną strukturę władzy, automatycznie wzmacnia się ten szczebel federalny w sytuacji kryzysu, otrzymuje uprawnienia, które są zamrożone i które wtedy są uruchamiane. Tutaj nie ma, ale nie ma też elementarnej umiejętności wyrażania konfliktów i poza tym są takie, no jest ta sekretna mapa Europy, od której zaczęliśmy, to znaczy w tej prehistorii formy taka tolerancja na otwartość, na niedomówienia w całym tym świecie bezpośrednio kiedyś funkcjonującym w przestrzeni rzymskiej, co najlepiej zostało utrwalone w Anglii jako ta wolność ograniczana tylko przez użyteczność i uznanie, że po prostu nie da się zredukować tej i uporządkować hierarchicznie tej złożoności. No i z drugiej strony pozostała ta syntetyczna idea formy, właśnie zadanie i tak dalej w obszarze niemieckim. I wydawało się przez moment, opowiadał o tym na innym zupełnie spotkaniu na Wydziale Europeistyki Uniwersytetu komisarz Lewandowski, który brał udział w spotkaniu pani Merkel z Cameronem. I taki krótki moment, jedna noc tam dyskusji, taki moment fascynacji, kiedy ona dostrzegła, że to jest nie tyle przeciwnik, ale to jest alternatywa. Nie Francuzi, którzy mają trzy takie filary. Z jednej strony właśnie ten preoświeceniowy, katolicki jeszcze kalwinizm, nacisk na racjonalność instytucji.
zrewolucjonizowany tomizm z tymi prawami, godność, sprawiedliwość, no i elitaryzm, czyli taki augustianizm, że wiedza daje tytuł do władzy, ale to dla tych Niemców to nie jest partner. Ale właśnie Anglicy jako inne rozwiązanie problemu złożoności. Tylko to było, nie ma czasu w kryzysie, nie ma czasu na filozofowanie. Tylko to właśnie dotyka owej sekretnej mapy Europy i pokazuje z jednej strony, że mamy do czynienia z pewnymi, bo ta fascynacja, czy to poszukiwanie wspólnego języka pomiędzy Niemcami a anglosaskim światem, tak? Ona ma swoją historię, to nie jest pierwszy raz. To tak naprawdę się zaczęło już w XIX wieku, w momencie, kiedy powstały nowoczesne niemieckie państwo w środku Europy. Cały czas poszukiwano, tak? Jakiegoś wspólnego języka z anglosasami i się wydawało, że to może być komplementarne, że to może się jakoś dopełniać, tak? To niemieckie doświadczenie i to anglosaskie. Ale współczesna konstrukcja integracji Europy, ta powojenna, jest zbudowana właśnie na zaprzeczeniu tych prób. Ona jest ufundowana na tym, co tutaj żeśmy też nazwali jako w dużym stopniu niezborne, czyli właśnie na połączeniu doświadczenia niemieckiego i francuskiego. Tak? To jest właściwy fundament tej powojennej integracji. Która z kolei jest osią wspólnej sekretnej mapy. Tak naprawdę. Poprzez ten związek między niemieckim a francuskim doświadczeniem przebiega główna linia podziału właśnie zgodnie z tą sekretną mapą Europy. I teraz w momencie, kiedy bardzo taka krucha sieciowa właśnie koncepcja porządku europejskiego, jaka została zawarta w traktacie konstytucyjnym, a później lizbońskim, w istocie rozpadła się. Tak? No, ale wciąż obowiązuje. Ona oczywiście wciąż obowiązuje, ale mam wrażenie, że w coraz mniejszym stopniu jakby myśli się i działa się w myśl traktatu lizbońskiego, a coraz bardziej szuka się sposobów działania poza nim. Prawda? Znaczy ta rzeczywistość unijna, która jest dzisiaj, to jest raczej szukanie przestrzeni poza traktatem lizbońskim. Żeby, poza tymi relacjami. Znaczy, wyraźnie się wychodzi z tego systemu, kontestując go, wskazując kontestując jego efektywność. Chodzi mi o to, że w sytuacji, kiedy ta konstrukcja w ogólnym przekonaniu nie daje możliwości do właściwego działania, wracają stare konflikty, jak powiedzieliśmy, i co się dzieje w sytuacji, kiedy zdestruowane zostały owe trzy zasadnicze pojęcia, o których mówiliśmy na początku. Ta niezdolność do zobaczenia się przez formę, bo forma jest już martwa. Forma w europejskim rozumieniu stała się martwym prawem, pozbawionym jakiegokolwiek etycznego, a tym samym ontologicznego znaczenia. I widać, no, znaczy, jak samym, się ja bym się nie zgodziła, że to jest takie łatwe tym samym, ale powiedzmy. Dobrze, powiedzmy. Ale w każdym razie straciliśmy zdolność widzenia się. Tak? To jest ta piękna scena, strasznie ona mi się podoba. Nie wiem, czy pani profesor będzie podzielać moją fascynację filmami z Jamesem Bondem, ale w ostatnim Skyfallu, w ostatniej części Bonda jest piękna scena, kiedy M mówi przed taką komisją parlamentarną w Londynie o tym, że przestaliśmy widzieć świat. Zagrożenia funkcjonują w szarej strefie. W cieniu. Nie widzimy w cieniu, nie widzimy już wroga. I tam to nie pada to pytanie, ale ono mi się, jak za każdym razem, kiedy oglądam tą scenę, nasuwa mi się pytanie, czy to jest tak, że ten świat, nie widzimy tego świata i tych zagrożeń, dlatego że one się skryły w cieniu, czy problem jest w nas, to znaczy my nie widzimy świat, albo świat stał się cieniem, bo my nie widzimy już siebie, bo nie mamy pryzmatu, przez który pozbawiliśmy samych siebie
pryzmatu, przez który moglibyśmy się znowu zobaczyć i tym samym też ukonstytuować. Ale także zobaczyć naszych wrogów. Ja się tutaj zgadzam się, ale bym wyraziła to inaczej. To znaczy ta dysfunkcjonalność tej próby poradzenia sobie ze złożonością w Europie, a równocześnie to, że każdy z tych, powiedzmy, regionów, Brytyjczycy, Francuzi, Niemcy czy Rosjanie odbijający się w Niemcach, to narastało historycznie i nie. I każdy traktuje to jako naturalne, właśnie niewyrażone. I patrzy na innego, jak gdyby poprzez siebie. I w tym sensie tutaj obserwujemy właśnie takie dziwaczne fascynacje bez zdolności takiego spojrzenia czy analizy pojęciowej, czy tak na zimno pokazania właśnie, że Rosja to jest podobna całość, podobny relatywizm moralny, ale właśnie gnostycyzm, platonizm, a nie ruch myśli. Idea wcielająca się, a nie ruch myśli. Bo ani z wewnątrz Niemiec, ani z wewnątrz Rosji tego, to strasznie trudno jest powiedzieć, choć to bardzo wiele wyjaśnia, dlaczego tak dobrze rozumieli Hegla czy Marksa, który jest. No, pani, dla pani, siebie to jest ilustracja dokładna. Pani Schmidt, profesor. Czy powiedzmy Weber szczególnie, że władza dopiero kiedy uruchamia ten ruch legitymizacji. Także myślę, że to jest niewyrażone, bo ze względu na lukę między tą politycznością, w jakim języku rozgrywa się polityczność i ta próba udawania jedności, a no, Europa jest najbardziej zróżnicowanym kontynentem, moim zdaniem. Panie profesor, ja przepraszam, w tym momencie musimy zakończyć transmisję, ja tylko pożegnam naszych widzów. Będziemy kontynuować tu z naszymi gośćmi dyskusję i jeszcze mamy pół godziny dyskusji. Dziękuję naszym widzom z Foxhall 11. To była pierwsza dyskusja, przypomnę, organizowana przez Foxhall 11, Centrum Jana Pawła II i Fundację Konrada Adenauera z cyklu Europa wczoraj i dziś. Zapraszamy na kolejne dyskusje będę trwała przez najbliższe 10 miesięcy. Bardzo dziękuję profesorowi Markowi Cichockiemu i pani profesor Jadwigie Stanisławskiej. Bardzo dziękuję.